Witajcie moi drodzy, po długiej, długiej przerwie wreszcie wracamy. Dzisiaj wylądowaliśmy w Gliwicach, gdzie udało nam się złapać Marka Lechowskiego, czyli Nekrosodoma. Siemano. Siemanko. Ale żeby tradycji, że tak powiem, stało się zadość, zanim zaczniemy, to standardowy upominek, jakim jest flaszynka bardzo dziękuję. Chałupniczego samogonku. Jeżeli mowa o chałupnictwie, to ja też coś mam. O! Ostatni nebus. O, bardzo dziękuję w takim razie. Chciałem złamać trochę tradycję, bo zawsze ty coś komuś dajesz, a pomyślałem, że może... Super, fajnie. Będzie to fajny akcent. Jak najbardziej, fajnie, wielkie dzięki. Spoko, do usług. Dobra, takie pierwsze pytanko. W ogóle mam tutaj kilka pytań, które dostałem od naszych widzów, co dziwne, które chcieli ci zadać. Mhm. Jedno z nich się kilkukrotnie powtórzyło, dlatego nie ośmielę się go, znaczy, dlatego je zadam. Mianowicie, jak sądzisz, dlaczego Zamachowski odszedł od żony? Nie wiem, czy Zamachowski odszedł od żony, nie mam pojęcia. Nie obserwuję w ogóle żadnych tego typu wydarzeń. Dobra, okej. Okay. Także nie wiem. Nie wiem w ogóle, co się dzieje. Zresztą bardzo sobie cenię to, że nie wiem w ogóle, kim są ci wszyscy celebryci, którzy gdzieś tam się przewijają czasami w newsach gdzieś w necie. To jest właśnie fajne, że po prostu omija mnie to chyba, co powinno mnie ominąć. Jasne, jasne. To było bardziej w formie żartu, także no. Myślę, że lecimy dalej. Pewnie. Dobra, takich kilka słów o sobie dla osób, które cię nie znają. Czym się zajmujesz na co dzień i w ogóle? Na co dzień pracuję w firmie związanej z branżą zrównoważonego budownictwa. Zajmuję się audytami energetycznymi, ekspertyzami efektywności energetycznej. Nasza firma zajmuje się też automatyką budynkową. Prowadzimy takie projekty oparte o sztuczną inteligencję. Także jest ciekawie. To mamy blisko, że tak powiem. Ogólnie jestem związany z branżą budowlaną. Mhm. Dobrze. Powiedz mi, czemu w ogóle generalnie wybór padł na gitarę, na wokal, jak to się zaczęło? Wiesz co, właściwie to jakoś tak fascynacja muzyką zaczęła się, jak miałem 5-6 lat, kiedy zobaczyłem teledyski Europe i Bon Jovi. Mhm. I miałem też dobrą bazę muzyki w domu w postaci kolekcji winyli mojej matki. To obejmowała muzykę z lat 60., 70., trochę z 80., także generalnie mogłem się dobrze doedukować. Mhm. Jeśli chodzi o wybór gitary, to chyba właśnie to ten Europe i Bon Jovi za mało lat tak mi namieszały w głowie, że po prostu strasznie chciałem grać solówki. Próbowałem grać na instrumencie, jak miałem to, nie wiem, może z 8 lat, ale to trwało dosłownie parę dni. Nie wiedziałem, z czym to się je, więc jakby temat umarł na wiele lat. Dopiero w 95. roku tak naprawdę miałem styczność z instrumentem, już jakiś konkretny. I powiedzmy, po jakichś tam próbach samodzielnej nauki, no stwierdziłem, że jednak warto nad tym przysiąść i wtedy też już będę mocno zafascynowany muzyką metalową i po prostu jakoś tak chwyciło. Mhm. Ale poważne granie właściwie zaczęło się tak od 96. Jeżeli można nazwać to poważnym graniem, tak? Ale chodziło o intensywność i regularność. Jakieś inne instrumenty po drodze się przewijały, czy...? Nie. Nie, próbowałem się kiedyś jeszcze na bębnach uczyć, ale to jest dosyć ciężki kawałek tortu do ogarnięcia. Dobra, kilka słów o sprzęcie, na którym grasz. Używam wzmacniacza marki Engl, to jest model Powerball. Do tego jest też paczka Engla. Jeżeli chodzi o gitary, to używam Fendera Stratocastera, Gibsona Flying V z małymi modyfikacjami, które sobie sam wprowadziłem. Te modyfikacje polegają na tym, że jest stawione mośnieżone siodełko i jest zmieniony pick-up przy mostku. No, tylko powiem tyle, że po prostu modyfikacja polega na tym, że ustawiłem tam pick-upa Seymour Duncan SH4, Jeff Beck model. No i uważam, że on bardzo dobrze siedzi z lampami, także trzeba mieć trochę mocniejszą artykulację z prawej ręki, ale generalnie jest to z korzyścią właściwie no, dla brzmienia, tak? Uh-huh. Oprócz tego mam jeszcze Jacksona KVMG, ale chyba go sprzedam, bo po tym jak odkryłem różnicę między Fenderem Gibsonem a tym Jacksonem, stwierdziłem, że on jest jednak półkę albo i dwie niżej. Uh-huh. I jakoś tak, nie wiem, wcześniej nie dostrzegałem pewnych mankamentów, a teraz je po prostu widzę i czuję już w łapie, że nie siedzi mi tak idea. Jasne. Jeżeli chodzi o efekty, to generalnie mój pedalboard składa się z tego, że mam kaczkę Morleya. Do tego używam kompresora MXR-a.
Do tego mam jakiś mały tuner i główną, że tak powiem, sercem tego pedalboarda jest Line 6 HX Stomp i właściwie on mi, można powiedzieć, że załatwia robotę i w studiu, i na scenie, i tak naprawdę jeszcze w domu, kiedy składam numery do kupy. Także pół pedalboarda byłem w stanie sprzedać praktycznie i interfejs, który nagrywałem w domu, dzięki właśnie temu urządzeniu, także szczerze polecam. Rok czasu się do tego zbierałem, ale w końcu okazało się to zajebistym wyborem. Dobra, Anima Damna to Ideus Mortem, dwie kapele. Powiedz mi, czy proces tworzenia, powstawania nowego materiału w tych dwóch kapelach wygląda w taki sam sposób, czy są jakieś znaczące różnice, czy inaczej? Zdecydowanie inaczej. W Anima Damna to jest tak, że siedzimy tak jak tutaj właśnie w tej kanciapie i kleimy te numery na bieżąco, na totalne spontanie. Mamy jakieś tam przygotowane, powiedzmy, pojedyncze riffy, ale generalnie zawsze ulegają sporym modyfikacjom. Ze względu na to, że Lukas ma, nasz perkusista, ma dobry zmysł, można powiedzieć, że jak to wszystko poskładać do kupy. I czasem fajnie właśnie mieć taką osobę, która, wiesz, już spojrzy na to, co tworzysz z drugiej strony i to robota jakoś tam szybciej idzie we dwójkę. Jeśli chodzi o Deus Mortem, no to generalnie było to tak, że zazwyczaj ja przynosiłem te numery. Teraz trochę zmieniliśmy system pracy, ze względu na to, że po prostu wyleczyłem się z przekonania, że wszystko zrobię najlepiej. Także zobaczymy, jak ten materiał wyjdzie, bo to będzie pierwszy materiał właściwie, który będziemy robić wspólnymi siłami. Tutaj też nasz gitarzysta Sinister odegra trochę większą rolę. Także liczymy na niego. Myślę, że będzie dobrze. Dobra, a jeżeli chodzi o tworzenie nowego materiału, jako ty sam, stricte, kiedy siadasz z gitarą, to jak to wygląda? Nie wiem, wyznaczasz sobie jakieś, nie wiem, pory, czy jak się znajdzie, coś ci wpadnie do głowy, czy jak to wygląda? Staram się grać w miarę regularnie, tak żeby po prostu poszerzać swoje horyzonty i też nabierać nowych umiejętności. Mogę powiedzieć, że w zeszłym roku jakoś tak bardziej intensywnie zacząłem o tym siedzieć i właściwie to też wpłynęło na to, że miałem też więcej czasu, jakby, że potrafiłem znaleźć więcej czasu na to, żeby te numery nowe zacząć robić. Nie mam jakiegoś grafika, po prostu jak czuję, że coś fajnego jestem w stanie zrobić, no to siadam, tak? Mhm. Ale generalnie, jeżeli siedzisz regularnie z instrumentem i tak naprawdę grasz dla samego, wiesz, nie wyjścia z formy, no to generalnie jesteś w stanie zawsze jakieś tam kilka riffów nowych stworzyć, więc baza riffowa jest naprawdę zajebista. Mhm. Zajebiście duża. Do tego stopnia, że praktycznie nie jestem w stanie wrócić do wszystkiego po kolei. Ostatnio robiłem taką przesiewkę wszystkich pomysłów, które miałem gdzieś tam w projektach zapisane od 2013 do tego roku. No to po paru dniach praktycznie doszedłem do 2017 i okazało się, że zgrałem 70 zarysów numerów i jakieś 300 riffów, więc i to już były takie rzeczy, z którymi można było coś zrobić, także powiedzmy, że drugie tyle odpadło. Także nie wiem, kiedy będę w stanie to przerobić po prostu. A w czym zapisujesz te projekty? Używam Reapera. Reaperze, okej. Okay. Dobra. Kiedyś powinien się z Cubase'em, ale Cubase okazał się trochę mały. Guitar Pro? Miałeś styczność? Miałem, ale właśnie jakoś na Reapera mnie Mikołaj z mgły namówił. Po prostu jakoś tak widziałem, jak on na tym pracuje i jest dosyć prosty program, nie obciąża za dużo systemu. Mhm. Niezbyt dużo, nie zajmuje dużo pamięci. Jest po prostu wygodny. Jeśli chodzi o grę i wokal jednocześnie, jak to u Ciebie wygląda, jak się tego uczysz? Masz do zrobienia, powiedzmy, jakiś materiał, co za kleją? To znaczy, jakby pierwszym etapem jest to, że muszę nabrać biegłości w graniu samej muzyki, więc jeżeli przychodzi ten moment, w którym właściwie już przestajesz myśleć o tym, co grasz, tylko po prostu czujesz i polegasz na pamięci mięśniowej, no to wtedy już zrobienie wokalu nie jest problemem. Nawet jeżeli ten wokal idzie trochę obok gitar, czy w innym tempie, czy w ogóle jest odklejony. No i właściwie to w ten sposób działa. Także najpierw nauka muzyki, linii gitarowych, a potem już do tego dokładamy wokal.
A co dla Ciebie w muzyce jest najważniejsze? Feeling. Feeling? Tak, zdecydowanie feeling. Generalnie nie jestem jakoś zwolennikiem z jakichś popisówek technicznych i tego typu rzeczy. Owszem, lubię zespoły typu Portal, gdzie po prostu jest kompletny rozpierdol, ale no, zresztą Anima też jest, nie jest do końca lightowym zespołem, jeśli chodzi o w ogóle zagranie tych riffów. I tak naprawdę też mieliśmy problemy z gitarzystami kiedyś, żeby tego drugiego gitarzystę znaleźć właśnie z tego powodu. No i ale wydaje mi się, że jednak no, bez feelingu praktycznie no, tak sama technika nie robi wrażenia. To mnie nie chwyta za serce. Necrosodomic Corpse Molestator. Powiedz mi, skąd taka ksywka się wzięła? No to oczywiście fascynację blasfemii Behelit. Kiedy dołączyłem do Anima Damnata, no, to był właśnie moment też... krótko wcześniej Anima miała swoją transformację, można właśnie powiedzieć, w kierunku takiej brutalniejszej formy. I właściwie, no bo głupio by to wyglądało, gdybyśmy pod własnymi nazwiskami działali w Anima Damnata. Siłą rzeczy trzeba było coś zrobić, żeby Imasz był w 100% pełny. No jeśli chodzi o bębniarza, no to powiem szczerze, że polot niezły. No wiesz, trudno co robić. Jasne. Mamy
Jak sądzisz, czy są w życiu jakieś inne dziedziny, które mogą wpływać na rozwój i postrzeganie muzyki? To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli masz wykształcenie jakieś muzyczne, to właściwie to już ci daje takie spektrum możliwości, że jesteś w stanie z muzyką praktycznie zrobić wszystko. Oczywiście osłuchanie też jest taką, jest bardzo ważne, bo czasami te struktury można w różny sposób, nieoczekiwany sposób kształtować, mimo że jesteś, wiesz, osobą teoretycznie obstukaną, to czasami można zaliczyć opad szczęki po prostu. Nie wiem, czy są jakieś jeszcze dziedziny. Wydaje mi się, że osłuchanie i jakieś podstawy teoretyczne właściwie wystarczają do tego. No i wyobraźnia oczywiście, tak? A czego słuchasz na co dzień? W większości to jest muzyka, no to jest rock metal, tak? Właściwie to, znaczy nie ograniczam się do rocka czy metalu tylko i wyłącznie, ale po prostu jakby głównie gitarowa muzyka to jest praktycznie codzienność. Mm-hmm. Nie mam jakichś, znaczy nie chciałbym to sypać nazwami, bo to się u mnie bardzo, bardzo intensywnie zmienia, ale generalnie dobre gitarowe granie to jest rzecz, której najczęściej słucham. Jak sobie radzić z brakiem determinacji, jeśli chodzi o muzykę, o granie? Z brakiem determinacji? To znaczy, jak ktoś nie ma determinacji, to powinien się zastanowić nad zmianą nawyków, które mu tą determinację pozwolą osiągnąć, tak? Także, nie wiem, no, generalnie jeżeli nie jesteś śmierdzącym leniem, to jesteś w stanie się sam zmotywować do tego, żeby działać, tak? Nie wiem, jeżeli ktoś nie ma determinacji, to może po prostu nie czuje tego, że powinien, że tego, co robi. A czy może bardziej chodzi mi, wiesz, o taką chwilową determinację gdzieś tam, bo są takie momenty, kiedy się po prostu nie chce, tak? Coś się, nie wiem, przytłacza. Nie, no to jest normalne, że po prostu nie zawsze mamy ochotę, nie wiem, no, siedzieć 8 godzin z gitarą, tak? To jest po prostu naturalny balans, jaki musisz znaleźć w życiu. Także wydaje mi się, że trzeba robić różne rzeczy. Przede wszystkim takie, które pozwalają nam poczuć spełnienie i też potrzebujemy też tego czasu, żeby, że tak powiem, się, żeby potem, żeby doszło do rozprężenia, może tak. Nie możemy być ciągle skupieni. Jasne. Dobra, wracając jeszcze na chwilę do tworzenia. Czy zdarza ci się czerpać jakieś pomysły z muzyki, nie wiem, klasycznej, nieklasycznej, jakieś zupełnie... To znaczy, świadomie nie. Nie. Jeżeli takie rzeczy się gdzieś przemycą, to zupełnie przypadkowo. Raczej patrzę na to, konstruując numer, patrzę raczej na to, jaki jest przepływ energii od samego początku do końca. I właściwie coś tam się może pojawić, oczywiście coś, co może komuś coś przypominać, ale to nigdy nie jest świadome. A jeżeli chodzi o wokal, przed koncertami jakieś rozgrzewki, nierozgrzewki? Tak, robię rozgrzewki, ale to generalnie trwa jakieś 10-15 minut i na czym taka idzie, rozgrzewka polega? No, po prostu w śpiewaniu. No, śpiewanie, znaczy na początku to są po prostu ćwiczenia tego typu, że lecisz po 5 linii, a później to już jest po prostu darcie mordy po paru minutach. Okay. Generalnie nie polecam wychodzenia bez rozgrzewki żadnemu wokaliście. A miałeś jakieś zdarcie bez rozgrzewki o to chodzi? To znaczy, ja byłem młodszy, to oczywiście robiłem to bez rozgrzewki, bo byłem najmądrzejszy na świecie i nie brałem takich ewentualności pod uwagę, że można sobie zaorać dobrze wokal. Także no, miałem takie momenty. Natomiast to były momenty... Pamiętam, był taki moment, kiedy graliśmy trasę Witchmaster, Bulldozer, Azarat i Deus Mortem. I tam miałem dwa występy wieczornie, każdego wieczora. No więc to było tak, że najpierw był Deus, potem był zdaje się Witchmaster, później była Zarat i na końcu Bulldozer, więc miałem jedną kapelę przerwy, żeby się zregenerować. No i tak przy 7 koncercie to już miałem problem, żeby w ogóle zacząć mówić rano. Więc rano się budziłem praktycznie bez głosu, o godzinie gdzieś tam, nie wiem, 17 już trochę tam dukałem i coś tam jęczałem. Przed samym koncertem już udało mi się rozbujać wokal na tyle, żeby mówić. Koncert oczywiście był... W sensie na koncercie wszystko poszło dobrze, ale potem znowu oczywiście jest impreza i zamiast się cicho, to się, wiesz, imprezuje i drze mordę do rana, więc później znowu następny dzień to samo, tylko że już jakby z gorszego poziomu startowałem. I dobrze, że było tylko 10 koncertów, bo przy 10 koncercie już po prostu byłem w takim stanie, że myślałem, że już w ogóle głos stracę całkowicie. Studio czy koncerty? Jedno i drugie.
Ale co przez to rozumiesz? No, gdzie się czujesz lepiej? O, może wiesz co, właściwie wszędzie. Tak? Bo studio ma to do siebie, że po prostu w momencie, kiedy już widzisz, jak to nabiera kształtów, to jest to... To wtedy, wiesz, że trzecie oko się otwiera i jakby, no, czujesz tą fascynację, że to wreszcie, jak to zaczyna chodzić, jak to zaczyna brzmieć, tak? Natomiast koncerty, no to jest, wiadomo, to jest energia, tak? Mhm. Dostajesz coś od ludzi i ewentualnie, wiesz... To też powoduje, że jest jakiś, no... Nie wiem... Jakiś, kurwa, nie wiem, wiatr w żaglach. Okej. Okay. Nie jestem w stanie tego opisać, po prostu na koncertach się kompletnie wyłączam, jestem w innym kompletnie wymiarze, dlatego, wiesz, nie jestem w stanie prowadzić jakiejś konferencjerki i tam, wiesz, pierdolić między numerami, bo generalnie, po pierwsze, nie wiem, czy mam coś mądrego do powiedzenia i czy kogoś to interesuje, a po drugie, ja w ogóle, wiesz, jestem za bardzo skupiony na tym, co się dzieje. Ja do tego podchodzę jak do rytuału. Dlatego strasznie mnie wkurwiają sytuacje, kiedy coś mi ze sprzętem nie gra, bo jestem, kompletnie się wytrącam. Mhm, i tak. Potem już z kawałka na kawałek jestem coraz bardziej spięty i wkurwiony. I już może to być nawet czasami widoczne na scenie, co ja tam odpierdalam, ale spoko. Pomijmy to milczeniem. Alkohol czy narkotyki? Ani to, ani to. Okej. Okay. Dziwne, gdzieś nie? Tu coś było, ale tam, dobra. Spoko, ale to nie, to wczorajsze dowody to... To nie innej, ja. To z innej próby, tak? Nie, to też byłem ja, ale to wiesz, w ograniczonym mocno... spożycie mocno ograniczyłem, także to już trwa jakiś czas i... Okej, okay, a czy... Jak się ma czwórkę z przodu, to już wiesz, zaczynasz myśleć o tym, że... Fajnie byłoby jeszcze pożyć, a organizm niestety mści się czasami za lata rock'n'rolla i no. Albo w pewnym momencie dajesz sobie spokój i dbasz o zdrowie, albo po prostu... Odpadasz z gry, nie? Parę lat i do piachu. Dokładnie. A czym według ciebie jest dojrzałość muzyczna? To znaczy dojrzałość, wydaje mi się... Dojrzałość wydaje mi się, że wiąże się z nabyciem pewnego właśnie, pewnej intuicji, która pozwala się swobodnie poruszać między nutami, że tak powiem. No właściwie to chyba tylko to, tak? No bo jeżeli jesteś, chyba że jesteś w stanie, jeżeli jesteś w stanie na przykład, nie wiem, no, sformułować już swój styl i go skrystalizować, no to to jest taki moment, który można powiedzieć, że jest, że masz do czynienia z dojrzałym muzykiem. Kiedy nie słyszysz w swojej muzyce żadnych świadomych zapożyczeń, czy, znaczy, przepraszam, nieświadomych zapożyczeń, wiesz, jakie elementy eliminować, z jakich elementów nie budować utworów i jak bazować na tym, co wcześniej zrobiłeś, to wydaje mi się, że ta dojrzałość właśnie w ten sposób wygląda, że po prostu robisz coraz lepsze rzeczy, coraz bardziej wysublimowane. Mhm. Dobra, a powiedz mi, czy jest coś, co ciebie w całej muzyce i w tym całym graniu wkurwia? Nie. Nic. Nie, dlaczego mam je coś wkurwiać? Jeżeli coś mnie wkurwia, to po prostu nie zwracam na to uwagi. Przechodzę obok i wiesz, to nie jest moja bajka. Dziękuję, do widzenia. Kiedyś bardzo mocno reagowałem na takie rzeczy, bo byłem bardziej, można powiedzieć, nastawiony na to, żeby, nie wiem, może przekazać jakąś energię dalej i jakąś postawę, ale jak widzę, że dzisiaj większość zespołów, mam na myśli młodych ludzi, raczej podchodzi do tego na luzie i nie ma już takiego maniactwa. Bardziej liczy się jakiś tam lans, mam wrażenie. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, tak, bo są fajne kapele, które to też złożone z młodych ludzi, które no, dobrze sobie radzą. Ale generalnie jakoś to maniactwo wyparowało, mam wrażenie, ze sceny. Mhm. Także kiedyś próbowałem i to mnie strasznie wkurwiało, właśnie podejście tych młodszych roczników, ale generalnie odpuściłem sobie. Dobra. Walka z wiatrakami, a my się po prostu starzejemy. Tylko oczywiście z klasą. Okej. Okay. A jak sądzisz, skąd się bierze upodobanie do danego stylu muzycznego? Nie wiem. A skąd się bierze upodobanie do określonego menu na przykład w kuchni?
Skąd ci będzie upodobanie do sposobu ubierania, do nie wiem, do... No właściwie do wszystkiego, co w życiu, no, czym się w życiu otaczamy. No nie wiem, a jak, no dobra, no, to inaczej. To po prostu albo coś czujesz, albo czegoś nie czujesz. To jak wpadłeś na taką muzykę, która, no na muzykę metalową, jakby nie spojrzeć. No to już mówiłem, zaczęło się niewinnie od Europe i Scorpions, no. Przepraszam, i od Bon Jovi. Później, jak byłem, miałem 8 lat, to już powiedzmy kupiłem sobie kasetę Iron Maiden. Mhm. No to już było pozamiatane, wtedy też jeszcze Scorpions poznałem. Więc powiedzmy u mnie, no, od dzieciaka gdzieś mnie do tego ciągnęło i po prostu czułem, że te dźwięki, no, są takie, że nie jestem w stanie po prostu tego spokojnie słuchać, tylko to jest tak zajebiste, że no, masz ochotę, wiesz, rozpierdalać świat na kawałki. Także nie wiem, skąd to się wzięło, po prostu przygnęło i okazało się, że z tym dostałem. Oczywiście za mało lata miałem do czynienia z różną muzyką, ale jakoś inna mnie muzyka nie wciągnęła. Także to chyba jest tak, że po prostu gdzieś tam podświadomie czujemy, że to jest nasza bajka i... Dokładnie, też tak uważam. Dobra, jakie plany na najbliższe 5 lat? Muzycznie czy... No, muzycznie i... Znaczy, muzycznie raczej nic się nie zmieni, tak? Będziemy grać na tyle długo, na ile będziemy mogli. Staramy się, wiesz, pisać tą muzykę, funkcjonować tak, jak się da. Oczywiście teraz jest problem tego typu, że nie jesteśmy w stanie grać regularnych koncertów, czy, wiesz, zagrać zaplanowanych teraz. A zawodowo, no wiesz, generalnie mam własną działalność, więc myślę, że po prostu rozwinę sobie ją jeszcze bardziej. Zresztą cały czas się uczę, więc myślę, że będzie dobrze. I tego się trzymajmy. No, przede wszystkim chcę się z Warszawy wyprowadzić, bo już tam za długo siedzę. I wrócić na stare śmieci do okolica Wrocławia. Wrocław. Tak. Okej. Dobra, myślę, że tyle na dzisiaj. Dzięki, że znalazłeś czas, żeby się spotkać i pogadać. Już? Tak mi się wydaje, chyba że masz coś do dodania od siebie. Tylko tak patrzę, że generalnie te wywiady twoje to były tam dosyć długie niektóre. No... Ja wiem, to nie wiem, może jeszcze mało pytań. Możemy jeszcze pogadać o czymś, jak chcesz. Nie, no spoko, jak tam uważasz. No. W sumie mógłbym cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, tak mi się teraz przypomniało. No. Jak wygląda proces... może inaczej. Co ma zrobić kapela, która chce, żeby ją... która chce, żeby została wydana? Co czy ma zrobić? Tak, czy się zgłasza do... Grać dobrą muzykę. No, bo wiadomo, nie? Bardziej chodzi mi tutaj, co dalej, nie? Mam dobrą muzykę i co? Rozsyłam do wydawnictw, tak to dzisiaj wygląda, tak jak wyglądała przynajmniej kiedyś, czy... Ja nie wiem, ja nie szukam wytwórni, generalnie, bo raczej bazuję na znajomościach. I raczej wydajemy muzykę u ludzi, których znamy. No, ale to tak powinno działać, tak? Jeżeli masz gotowy materiał, czy nawet jakiś demo, czy cokolwiek innego, to wysyłasz to do wytwórni, właściwie gdzie popadnie. I wtedy czekasz na rezultat. Także tak to wygląda moim zdaniem, ale wczoraj właśnie rozmawialiśmy z Elikiem z Lond Temple właśnie tutaj, stąd te dowody właśnie zbrodni. I właśnie mówi, że ma do czynienia z takimi sytuacjami, że po prostu ludzie do niego coś wysyłają, ale no to jest na takim poziomie, że on dobrze wie, że się to na przykład nie sprzeda, bo nikt nie będzie chciał tego kupić po prostu, tak? Więc kupa jest takich kapel tak naprawdę, które gdzieś tam tworzą swoje domówki, wysyłają do wytwórni, ale no, na takim poziomie często, że po prostu nie da się tego wydać. To znaczy, ale tu chodzi o poziom samego nagrania, czy o poziom muzyki? O poziom muzyki i poziom wykonawczy i tak dalej. Bo czasami zdarzają się, powiedzmy, jakieś oryginalne w miarę rzeczy, ale wiedząc, że to się nie sprzeda, no wytwórnia nie jest w stanie zapłacić, nie wiem, przykładowo 10 tysięcy za studio, czy tam 20, nie? Więc to jest czysta kalkulacja. Liczby się muszą zgadzać. Jasne. Niestety. A widzisz jakieś młode raczkujące kapele, które dobrze rokują? Że tak raczkujące? Znaczy nie wiem, na ile raczkującymi można nazwać, ale generalnie... znaczy nie wiem, czy raczkujące to jest dobry termin, ale na przykład Haunted Cenotaph mi się bardzo podoba. Mhm. Tak, Impure Declaration też jest bardzo ciekawe. No, co tam jeszcze z młodych? Butchery też jest bardzo spoko. Witchfuck. Nie kojarzę, ale... Po nie wiem, na ile można nazwać to raczkującymi kapelami, bo te kapele już trochę istnieją, tak? Ale powiedzmy, że są, no, rocznikowo są zdecydowanie młodsze od nas, więc dla nas to są, można powiedzieć, nowe kapele, tak? Jestem. No. Dobra, tyle. Tak? No. Dzięki wielkie. Dzięki. Widzimy się w kolejnym odcinku z kolejnym naszym gościem. A tobie dzięki jeszcze raz. Dzięki wielkie. Hej. Hej.